Dzisiaj krótka przedsezonowa prezentacja zawodników podczas towarzyskiego meczu z rekordem Bielsko-Biała. A już za tydzień pierwsze zmagania w pierwszej lidze i mecz Ruchu Chorzów z Odrą Opole, wyjazdowy. Tak jak wiele kolejnych w nadchodzącym sezonie. Powody są oczywiste, choć już tak oczywistym nie jest, kiedy kibice legendarnej drużyny będą mogli wybrać się na nowy stadion przy Cichej. Magda Sincewicz. Odeszło ich ostatnio 17. Nowych pojawiło się 8. Niebiescy nie poddają się jednak. Wierzą, że uda im się wkrótce wrócić na swoje miejsce w tabeli. Wiadomo, że jeszcze to okienko trwa do 6 września, na pewno nie zamknięte. Na pewno będziemy jeszcze starali się jakby tutaj zwiększyć tą konkurencję na niektórych pozycjach i robimy wszystko, żeby tu właśnie bardzo dynamicznie się działo i żeby tą kadrę jak najszybciej mieć ukształtowaną tak już praktycznie w 100%, czyli w 99%, bo też opcja last minute też wchodzi zawsze w rachubę. Ukształtowane miejsce do oglądania swojej drużyny chcieliby już też mieć fani niebieskich. Nowy prezydent nie zamierza zrezygnować ze swoich obietnic wyborczych. Byłbym człowiekiem niepoważnym, gdybym mówił jedno w kampanii, a drugie potem jakby w trakcie swojej pracy. Także sytuacja nie jest komfortowa, ale nie porzucam tych marzeń, a chcę być też osobą uznawaną za poważną. Najbliższe poważne rozmowy w tej ważkiej sprawie prezydent zamierza odbyć już w ten weekend. Wybiera się do Warszawy.